Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, gramy dalej w Moonlighterka. No już dawno mnie żadna gra, czy dawno, no niedawno, w sumie to Darkwood, ale dawno naprawdę mnie ta gra nie urzekła, bo naprawdę jest tutaj co robić. Naprawdę nie pamiętam, znaczy no pamiętam, to był Darkwood, kłamie, no co poszukuję. W sumie ostatnią grą właśnie taką, która mnie tak zaintrygowała, był właśnie Darkwood, a... Tutaj normalnie mogę siedzieć i grać. I mi się chce w to grać. No. O. Podobało mi się. Czemu tam są strzałki w dół? Czemu tam były strzałki w dół? Nie wiem, nie rozumiem. Tu po 330. Kryształ. Za ile możemy opchnąć kryształ? 500? 600? 600. No i git, bierz i kupuj. Babuszka. No i też tobie się to podoba. Fajnie, miło mi. Polecam się na przyszłość. Płyn życia był chyba za tani, z tego co pamiętam. Prawda czy nieprawda? Płyn życia. Za ile był płyn życia? 400 było spoko. Esencja świetna była za tania, za 200. Esencja była za 200, tak? Tak, za tanie. Czyli tu damy za 300 teraz. Cena adekwatna, myślę, że git. W ogóle fajne jest to, że ta gra pamięta ceny. To mi się naprawdę mega podoba pod tym względem. Za drogo! Za drogaśno! 400. 300 to jest nadal tanio. 300 to jest nadal tanio. Dobrze wiedzieć. To jest bohater, chyba. No, 400? Nadal za drogo. O kurde. Nie, 250? Niech będzie. Lampa wodna. Soczewki po ile? Po 100. Tu jeszcze mamy tkanka roślinna. I tu damy po 200. Dobra, sprzedajemy to. Mamy dyszkę. Możemy kupić... Nie, nie możemy kupić. 3000 brakuje. Kurde. Chciałem jeszcze odblokować sobie... upgrade sklepu, ale chyba to tak nie wyjdzie. Za drogo? Za drogo? No dobra, no masz 100. Przecena 50%. No, coś? Wszystko? Starożytny garnek. Tu damy po 150 za sztukę. I tkaninkę sztuk 4 damy po 100. Tkaninka była za tania, pamiętam. To damy nawet za 200 za sztukę. Tkaninka była na 100% za tania. Tylko im się kurna oczka świeciły. Tylko im się oczka świeciły. Za drogo. Kurde, macie wymagania? 70. No właśnie. 200 nadal jest za tanio jak na tkaninę. No, wiesz. Wszyscy? Wszyscy. Ile zarobiliśmy tym razem? Prawie 9000. Pięknie. Pięknie, pięknie. Dobra, ale tak. Co my chcemy teraz zrobić? Definitywnie. Chcę zainwestować w miasto i kupić L.E. sprzedawcę. No co, nie masz korzystać z usług?
tej postaci. No dobra, ale chcę ją kupić po prostu. No to nie, bez łaski. To bez łaski. Wrzucamy to. Idziemy na poszukiwania kolejnych przedmiotów. Jestem ciekaw, czy da się zwiększyć pojemność plecaka. Boże, jakby mnie to bardzo ucieszyło. 20 sztuk to nie jest dużo. Naprawdę, tu jest dla ci tyle przedmiotów, że 20 to jest za mało. Dobra. Pamiętam, jak się gra, pamiętam. Na pewno będziemy brać superstar. Tyk, kryształki. No i broken swordy, to też jest priorytet, który musimy teraz zacząć zbierać. Broken swordy. Hop. Dobra. Tyk. I mamy kolejne. Soczewki nie są jakieś tam potrzebne. Lampa wodna. Niszczy coś w kierunku po prawej, tak? Tak, czyli nic nie zniszczysz. A ty co robisz? Niszczy jeden przedmiot. Też. To możemy tutaj to dać. I resztę sobie zabieramy. Podoba mi się to, że musimy tym ekwipunkiem naprawdę zarządzać. Naprawdę to jest spoczni. Chodź. I po mordzie. Dobra, tu jest jeszcze jedno przejście. No i sprawdzimy, czy tu możemy spaść. Nie możemy. No cóż, sprawdziłem. Nie da się. Gdzie my jesteśmy? Możemy iść tu na górę. Tu jest żyćku, czyli tu jest boss. Ojej, nie zdążyłem. Ten boss jest easy. I to bardzo bym powiedział. Dobra, idziemy na drugi poziom dzisiaj. Poeksplorujemy sobie drugi poziom. Nie wiem, czy się uda. Zobaczymy. Log Golema 2. Mogłem sobie życie przywrócić. O, 15, dużo. Trzeba ciebie rozwalić najpierw. Naprawdę jesteś wkurzający i irytujący. Nie, zostaw mnie. Irytujący gadzie. No. Dobra, siadło. Jak to się stało? Jak to się zdarzyło? Nie wiem. Dobra, mniejsza. Koniec Discopolo. Coś tu się zaświeciło. W tym miejscu. Rozumiem, że to są sekrety. Otwórz. Sekret, w którym nic nie było. Wyczyszczony sekret. No wiecie wy co? Wiecie wy co? Ale mi sekreta daliście, gnojki. O, jest podka. Jak cię zabić? Jak cię zabić? Czemu ty jesteś taki szybki, gnój?
Dobra. Jeszcze stun. No nie. Nie mam już potek. Kurwa, nie mam już potek. Nie mam potek. No. O. To jest sposób na tego padalca. Co się tam HP? No musimy ich pokonać. 15, dobra. Nie dam rady. Wolę stąd spieprzać, niż dać się zabić. Tak, tam wyszedł drugi poziom. A niech mnie szlak trafi. I zrobił się dzień. Mamy dzionek. Dobra. Miasto, inwestycja, sklepikarza nowego. No i dobra. Czym ty jesteś? Chyba rozumiem, na czym to będzie polegać. Czyli jak nam brakuje czegoś, to możemy sobie u niego to kupić. Julian, witaj u zdumiewającego sprzedawcy, przyjacielu. Jesteśmy najnowszym i najlepszym sklepem w Rinioce. O, ty jesteś Will, prawda? Właściciel Moonlightera. Mam na imię Julian. Dzięki za sprowadzenie nas do Rinioki. Liczę, że nie będziemy wbijać sobie noża w plecy. Raczej nie. 6750, ale ja mogę... Właśnie. Kochaniutki. Ja mogę sobie u ciebie sprawdzić ceny przedmiotów. Teoretycznie jest znacznie drożej, ale tak widzimy, które jest ważniejsze, a które nie. Jeżeli to jest za 5, to wiadomo, że ceny u niego są 4 razy wyższe. Czyli jeżeli sobie to podzielimy na 4, wyjdzie nam mniej więcej cena, którą możemy zapłacić. Czyli wiadomo, że no, ten kryształ nie jest drogi. To i tak samo po 100 mniej więcej. Oj, to też jest lipa. Tu też po 100 w razie czego będziemy wystawiać. Za to te złote runy już widzę, że są znacznie droższe. 200, no ze 300 śmiało możemy brać. 300, 350 nawet. I też koło 300 lampa wodna. To w ogóle punkt życia to jest tak samo dosyć drogawy. 400 minimum, nawet 450 bym się pokusił. Liście i reszta po 400, a tkanka za jakieś 20-30. Dobrze wiedzieć, fajnie, że teraz możemy sobie zniżyć te ceny, no bo ewidentnie to już jest za drogie, nie? To może to około 30 będzie kosztować, czyli to jest niewarte świeczki. Żaden w ogóle sposób. Dobra, otwórzmy sklep może. Kurde, miałem coś sprawdzić. Nie, dobra, już teraz za późno. Miałem sprawdzić pewną rzecz. Znów nie zrobiłem. 250 za drogo, tak? To dajemy za 150, bo faktycznie to troszeczkę drogo wyszło. To troszeczkę drogo wyszło. No to standardowa cena 4. Póki za 450 nam chyba było. No i fajnie. Jeszcze 1700 i możemy dać sobie już spokój. Wazy. Wszystko sprzedajemy. 300, znaczy 150 za dwie wazy to jest za dużo, tak? Czyli pewnie około 100. Kryształy też możemy sprzedać. Nadal za drogo. Czyli około 100. A to jest o dziwo za tanie. No dobra.
Skoro tak, to macie. No serio, coś tam kurde normalnie tym razem za panią to wychodzi. Odlewnie zostawiam. Nie uważam, żeby była konieczna sprzedaż teraz tych odlewni. Rejonu stal możemy sprzedać, to nie szkodzi w sumie. 1200 akurat nam się kasa przyda. Zresztą ja bym za tą sztukę tak dał ze 350 może, co? Jednak to jest dosyć potrzebne nam. No dawać, dawać chłopaki i dziewczyny. No, tym razem będzie git. Nadal za drogo. No ty sobie, normalnie sama bieda do mnie przychodzi. Umysłowa. 70, więcej nie zejdę. Jak nie, to sobie to zostawię. Ostateczna cena. Więcej nie będzie, choćbyście się zesrali. Od razu zabieram. No masz szczęście. Masz szczęście. Coś za tanio. Wyczuł biznes. Lampę wodną, kurde, za ile ja chciałem tam sprzedać? Muszę sobie zapisywać to. Muszę sobie to zapisywać. W stówce? No i fajnie. To też możemy sprzedać na luzie. A, już za drogo. Już ci się nie podoba po 350, co? Po 320? Zawsze trochę na plus wyjdziemy. Odlewnie zostawiamy, sferę wodną zabieramy. To jest jednak 990 kasy. 300? Stówka za mało! Stówka to było za mało. Dobra, jest 8000. Ostatni przedmiot na sprzedaż, który teraz sprzedamy, to będzie to za 990. Jak się podoba, to się podoba, jak się nie podoba, to wynocha. No i... podoba się, masz szczęście. Zamykamy sklep, wynocha. Nie ma nic już na sprzedaż. Paszły won gangreny. Zarobiliśmy tym razem 4700. No, bez szału, ale źle jakoś też nie było. Możemy w miasto zainwestować? Nie możemy. Bankier i domokrążca. Czyli inwestujemy dzisiaj w sklep. Tak. First investment. Odblokowano osiągnięcie. Złota rączka. To się nazywa dobrze wykonana robota. Niewiele się zmieniło? Cóż, piękno to kwestia względna. Dobra, zmieniło się. Mamy nową rzecz. Czekajcie, bo próbuję te hieroglify rozwiązać. Możemy sobie coś postawić na narożnik lady, żeby zwiększyło to popyt na złoto. Ceny przedmiotów znajdują się w dzienniku, tylko gdy ich popularność jest neutralna lub gdy wyceny dokonali zwykli kupcy. O. Nadal nie bardzo rozumiem, ale dobra. Hojni klienci. Każdy klient zostawia dodatkowo hojny napiwek. 120 zł. Fajno. Tylko tak, teraz jak ja mogę... ale to jest elegancja, Francja. No trochę się zmieniło. Tylko widzę, że tutaj tak... No mamy te 4 niby. Znaczy 8 slotów, nie 4, przepraszam. I tak, ja muszę zobaczyć jeszcze po ile były te podki, bo ja chcę... Chcę zobaczyć, czy nam się to opłaca, czy nam się nie opłaca. Podki biorę. Bierzemy i ekwipujemy. W drugą stronę. Co chcę zrobić? Pewnie się mnie zapytacie. Chcę zobaczyć, czy mogę sprzedać podki po wyższej cenie, niż je bym kupił.
Słyszę krążące po całym mieście plotki o lochach. Może niektóre z artefaktów łatwiej je znaleźć nocą. Być może. Bierze mikstury. Mikstury. 379. 379. Muszę zapamiętać. 379. Dobra. Możemy sobie wykonać od razu te mikstury. Dobra. Ile my ich teraz mamy? 3. 379. 379. Zapamiętaj, Shiro. 379. 379. Ja sobie te 5 sztuk wyciągnę. Spróbuję je umieścić tu znów. 300. No, w drugą stronę. 79. To dajmy tak za 400. Zobaczymy, czy będzie zysk. Jeżeli tak, to kupujemy miksturki, sprzedajemy same mikstury. Tak, dobrze zrobiłem? Tak, 2000. Wtedy byłoby to naprawdę worth. Dobra. Idziemy na kolejne walki w lochach. Prawda, mam tylko 8 minut, ale może jakoś się wyrobimy. Tam jeszcze taki podstawowy loch sobie zrobimy, żeby jakieś surowce wyciągnąć z tego wszystkiego. Dobra, zaczynamy. Najpierw strzelającego i latającego. W sumie na początku to latające barak potrzeba zniszczyć. Dobra. Hop. Ej, mamy to. Mamy to. Bierzemy. Już jest boss. No, w sumie możemy go zrazu zrobić. A, wow. Ej, panie. Dobra. Trochę straciłem HP, ale dobra, no, żyjemy. Teraz sobie tu porespimy co życie. Bossa już mamy zrobionego, fajnie. Już 9 miejsc zajętych. Jak widać, nie zawsze da się w szybki sposób wykonać to wszystko. Hop. Hop. To jest easy do zrobienia, jeżeli się wie, jak je walić, naprawdę. Totalnie easy. No i rozumiem, że przedmioty w skrzynkach zawsze będą jakoś zepsute, w sensie zainfekowane. Kryształek. Widzę, że tu nie ma teraz sekretu. Sekrety się błyszczą. Tu jakiś paniczek jest. Czytaj? Po ciałach golemów wnioskuję, że stworzenia te walczą tu od wieków. Cokolwiek je zasila, musi być niemal niewyczerpalne. Zabite. Pyk. I pyk. Czyli ciała bohaterów najczęściej spełniają miksturki. Też dobrze wiedzieć w sumie. Mamy cię. Dobra, to już pewnie znamy, ale sprawdźmy jeszcze.
No więc tak, zatkowałem nić tak, że skała. To już znamy. To już znamy, więc na luzie. Tego zniszczyć też nie możemy. Jak wygląda mapka? Tam nas jeszcze na lewo ciągnie w razie czego. Nie wiem teraz, czy tam błysnął, tak, to był ten nasz naszyjnik. Jeszcze w dół i w lewo. Dobra, mamy cię. Dawaj to żelazo. Drugi poziom. Jakaś elitka. Mini elit. Tu była ukryta skrzynia. Pozostałości odlewni i inne barachło. To też bierzemy. Odczep się. No, serio wyleciało poza mapę? I tyle było z bohatera. O, te przedmioty to ja z przyjemnością zbieram teraz. Naprawdę z przyjemnością je zbieram. Rozumiem, że tu już wyjścia nie ma. Zostaje nam tylko drugi poziom i dwa miejsca w ekwipunku. Szybko poszło. Dużo życia nie straciliśmy, tylko wyłącznie na bosie w sumie jakiekolwiek życie straciliśmy. To też bardzo miło. A wyjścia normalnie nie da. Musimy skorzystać tak czy inaczej z umiejętności amuletu, który w sumie zabiera kasę. I hopa do dziury. Tylko tu już w tym lochu dwa się zaczynają naprawdę poważne schody. No właśnie, na przykład mówię o tym cholerstwie. Dobra, pokonani. I mamy kolejną potkę. I jelly nam wyleciało. Fajnie. Ojej, nie lubię go. Dobra, bez straty HP. Jest progres. Jest progres, czuć go. To możemy sprzedać na luzie. Te kamyczki też możemy sprzedać. I tu jest chyba jeszcze osełka, prawda? Tak, to osełkę też możemy sprzedać. To jest niepotrzebne. No tak, teraz problem jest taki, że nie mamy już znów miejsca. Znów nie mamy miejsca. O, ten kryształ to jest taki weak. A co to jest? Jajo małego golemowego szlamu. Czyli dobrze mi się wydaje, że tutaj możemy coś hodować. Oddaj to. Głupku, oddaj to głupku. To mi nie jest potrzebne. Bolące, nie powiem, że nie. No, naprawdę? Slime mnie zaraz zabije? Trzeci poziom tego pająka jest. On wybucha. Ten parszywiec wybucha. Czy
Czy my chcemy użyć potki? Jeszcze nie. Mamy połowę HP na luzie. Jak wygląda mapa? No teraz co w stronę? O nie. O nie. Padło. Dobra. Ten gnojek umarł. Się zjebałem. Jeszcze się zjebałem. Nie ma miejsca. Nie ma miejsca. I to będzie zniszczone. Soczewki musimy zmienić. To musi być na górze, tak? Nie musi być na górze. O, i teraz się nic nie niszczy. I to też można tutaj przenieść. Jest fajnie. Możemy to zamienić. I wziąłbym jeszcze to, ale nie wiem. Tylko za co? Za co to możemy zmienić? Za szlam, tylko i wyłącznie. Tu już naprawdę nie ma co wymieniać. Dobra, prawa strona jeszcze została. Ale właśnie, kurde. Ja jestem czasem głupi, naprawdę jestem głupi, bo ja nie zapominam całkiem o sprzedaży tego wszystkiego. No ja wiem, że to długo trwa. I tak dalej, ale no to jednak to jest złoto. Jednak to jest złoto. Zawsze lepiej mieć niż nie mieć. Mamy kolejną przypowiastkę chyba. No więc tak. O nie. To samo. Dwa razy. Użyłem potki, kurwa. Naprawdę. Chciałem sobie zjumpować, ale mi się nie udało. Musimy się tych pozbyć najpierw, gnojków. O. Dobra. No jeszcze musiałem sobie przywalić, naprawdę. Naprawdę musiałem sobie przywalić. Dobra, nie mamy miejsca. Więc wracamy, jeszcze sprawdźmy tylko tutaj to, czy nic nie ma w tych danych skrzynkach i wracamy do bazy. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. No i co, widzimy się w następnym odcinku z był Greenlight? Nie Greenlight. To nie był Greenlight, Boże, zapomniałem nazwy gry. Moonlighter, z Moonlightera, tak. Dobra, trzymajcie się. Grał dla was Shiro. Hej, hej.